Na stanowisku Olim z Paulem Poloczkiem, który wygrał właśnie na FIBO Challenge. Olim Challenge that was. To był Olim Challenge. Jak tam dalej, co zamierzasz? Jakoś startujesz zawody w tym roku jeszcze? No już próbuję, no już nie wiem, chyba nie, no cisną mnie tam na zawody niemieckie, ale ja sobie chyba odpuszczę, bo sezon jest dla mnie już bardzo długi, że od grudnia już mam dietę, bo byłem na Arnoldzie, potem na BMX Cup i teraz tutaj, że jeszcze parę pokazów mam, na drugi tydzień do Szwecji lecę na sesję zdjęciową, no zobaczę jak z formą będzie, no bo to... Rozumiem, zamierzasz przejść na pro niedługo? No do tego mi jeszcze masy mięciowe brakuje trochę, bo wiem jakie są tam zawodnicy i ja się tak oceniam, że mi jeszcze bardzo dużo brakuje do nich. No. A jak ci się podoba na FIBO w porządku? No mówię, że jest fajnie, ale za dużo ludzi jest, tłum jest taki, że jest masakra normalnie. Zmęczony pewnie co? Tymi zdjęciami i wszystkim, no mogę się domyśleć. No to super, powodzenia ci życzymy. Żebyś nabrał tej masy. Ile chcesz tej masy jeszcze nabrać, mięśniowej? No, ile idzie, no. Ja spróbuję za rok na Arnolda jechać na Ohio i tak, żeby było tak 125 na rzeźbie, no. Super, powodzenia. Dzięki. Trzymaj się.